Na wieść o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 600 milionów euro z Unii Europejskiej na najbliższe lata rozgorzała dyskusja w środowiskach przedsiębiorców o tym, iż tych pieniędzy jest stanowczo za mało. A jeśli jest ich za mało, to istniała realna groźba, że miejscowości poza Wrocławiem, w tym Wałbrzych, otrzymają unijnego finansowego wsparcia jeszcze mniej. Informacja o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 600 milionów euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik no nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. Urząd Marszałkowski ostro po tych informacjach zabrał się do pracy, przyczyniając się znacząco do tego, że minister rozwoju regionalnego dołożyła Dolnemu Śląskowi 370 milionów euro. W tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby wprost dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalamajem na czele. Teraz kolejna mrówcza praca i lobby naszych przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim o to, by pieniędzy tych ściągnąć jak najwięcej do naszego regionu. Na pewno bardzo jest ważna aktywność, w ogóle pomysły i to jest jakby gwarancja tego, co tu się dzieje w aglomeracji wałbrzyskiej i rzeczywiście został wyzwolony taki duch na tak, do przodu, żeby to realizować. Natomiast rzeczywiście trzeba pilnować interesów i chcę powiedzieć, że każdego dnia na zarządzie, kiedy stawiana jest sprawa Wałbrzycha, to niekiedy słyszę od kolegów znowu Wałbrzych, więc to i próba jest czasami, no, żeby przynajmniej zmniejszyć środki, a czasami przesunąć to na nie wiadomo kiedy, więc na pewno trzeba tam trzymać swoją rękę i nigdy nie myślałem, że od kuchni, że pilnowanie tych spraw wałbrzyskich tak naprawdę może się odbywać dopiero w łonie zarządu, a nie na sali sejmikowej. To jest prawda i to jest dla nas nauczka. Przy wszelkich innych koalicjach w przyszłości, bez względu na szyldy polityczne, geograficznie powinniśmy zawsze tutaj kierować się w stronę takiego kandydata. Wydawać by się mogło, że podział finansów na Dolnym Śląsku na poszczególne miejscowości przebiega prosto i bez problemów. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, jest to długi i żmudny proces.